Cześć wszystkim, to znowu Płynio 7. Zagrajmy w The Last Stand. Pewnie zapytacie się, czym jest The Last Stand. Otóż, jak zapewne już zauważyliście, jak widać, to jest gierka flashowa, stworzona przez ConArtist, tak, supportowana przez Armor Games. Zapewne każdy, kto częściej bądź czasami chociaż bywał na Armor Gamesie, wie, czym jest The Last Stand. Ponieważ już powstała cała seria tych gier, to jest jej pierwsza część. Tak, postanowiłem zacząć grać od pierwszej części. No cóż, czym jest The Last Stand? Tu gra akcji. Tak, kontrolujemy wsadem, spacją, R, reload, czyli będziemy strzelać. Tak, celujemy myszką i klikamy dużo lewym. Ok, skończyłem budować mur dzisiaj. Powinno zatrzymać ich na chwilę, mam nadzieję. Jutro lepiej porozglądam się za przetrwałymi. No może... Oraz może za czymś lepszym do obrony siebie. Mam nadzieję, że jednak uda mi się przeżyć noc. Ok. Nasz główny bohater. Wow. No cóż, są zombie. Co każdy widzi. Nasz główny bohater nie jest jakimś tam głupim tam Arambo, który będzie biegał wszędzie zabijając zombie, mając nadzieję, że po drodze znajdzie amunicję, apteczki i tak dalej. Nie, nasz bohater jest mądrym typem łowcy zombie. Zabarykadował się w swoim domu i no cóż, tutaj będzie odbierał kolejne ataki. No cóż, zombie atakują tylko za nocy, za dnia. Mamy 12 godzin dnia. I cóż, możemy spędzać te 12 godzin na trzy rzeczy. Naprawianie barykady, szukać broni oraz szukać przetrwałych. Time to searching for weapons. Bla, 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 bla. Ok, na początku przyda się znaleźć przetrwałych, ponieważ naprawianie barykady, ilość naprawionych procent barykady zależy od ilości przetrwałych, jacy są w naszej drużynie, więc znajdziemy wszystkich przetrwałych, może być do 5, włączając nasze główne postacie. To, no cóż, będziemy mieli znacznie lepsze szanse przetrwania. Okej, okay, znaleźliśmy 3, całkiem nieźle. To są nasze zbrojownia. Na razie nic nie mamy, poza standardowym pistoletem, no cóż. Idziemy dalej. Ponadto, przetrwali będą nam pomagać w obronie. Na co będą strzelać. Co prawda ich pomoc ogniowa nie jest też tak zdecydowana jak nasza. Ale cóż, zawsze to coś. No cóż, dobra. Jedziemy, 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 jedziemy. No, teraz jak widać trochę znacznie więcej przyszło. I noc chyba będzie troszkę dłuższa od pierwszej. Nie ma to logicznego sensu, ale wiadomo. Poziom trudności gry musi rosnąć, więc nie czepiajcie się. Okej, okej, okej. Strzelamy, 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 strzelamy. Zombie nam zjechały barykady o 10%. Było widać, trochę się zmienił obrazek. No cóż. Co my tu dalej mamy? Dobra, dobra. Myślę, że 6 godzin sobie poszukamy jeszcze przetrwałych, może 7. A resztę spędzimy na szukanie broni. Okej, okay, Survivors Found 2. Ale jeden nam zginął. No cóż, tak jak mówiłem, może być tylko 5 przetrwałych, więc... Więc na razie można się przerzucić na szukanie broni, ponieważ... Tak już więcej nie znajdziemy. A może... Może się myliłem? Nie, chyba może być więcej niż 5. Musiałem się tam mylić. Muszę być 6. Dlaczego tylko poznałem? Ponieważ... No cóż, jeszcze powinna być jedna postać. Jeden przetrwał na dole, czy tam gdzieś. No dobra, w każdym razie zobaczycie. Okej, okay, tutaj szeryf przyniósł nam nową broń. Czasami zombie będą przynosić bronię. Właściwie to jest w ustalonych tylko nocach. Zombie będą nosić ze sobą bronię. Właśnie dlatego też na początku nie opłaca się szukać broni, ponieważ tutaj szeryf nam przyniesie. Więc no cóż. Dobra, możemy poszukać więcej jeszcze przetrwałych. Możemy naprawić raz. No i co? Poszukam... Powiedzmy, że tak. Okej, okay, znaleźliśmy rewolwer. I dwóch przetrwałych. Fajnie. Dobra, możemy mieć dwie bronie.
używamy tylko jednej, ale druga między innymi może być, jak nam się skończy amunicja w pierwszej czy coś takiego. Więc cóż, dobra, wezmę ten rewolwer. Nie jest on zbyt dużo lepszy z tego pistoleta. Ma trochę lepsze obrażenia, ale strasznie długo się ładuje. Okej, dobra, teraz jestem pewny, że mamy już maksymalną liczbę przetrwałych, ponieważ pojawił się gość z karabinem bliskim. Więc teraz można się już szukać tylko broni. No przynajmniej dopóki nie będą ginąć nawet ci ludzie. Wtedy można też pomyśleć znowu o poszukaniu dodatkowych przetrwałych. No cóż, dobra, jedziemy dalej. Na razie jest prosto. Okej, okay, tutaj już mamy... tutaj już mamy napis, że już więcej nie mamy. Nie możemy zmieścić przetrwałych, więc tyle co robimy, to szukamy broni. Dzięki temu... O, UMP4. To jest bardzo dobra broń w grze. Będziemy ją przez jakiś czas używać. Cóż, karabin. Nie karabin. Pistolet automatyczny, przepraszam. No, strzela dosyć szybko. Dosyć szybko się przeładowuje. Bardzo przydatna broń. W każdym razie polecam. Okej, okay. Dobra, nie wiem czy już w poprzedniej nocy zaczęły nas wychodzić pieski, ale tutaj już na pewno, jak widać. Też są dosyć szybkie, warto eliminować je w pierwszej kolejności. Cóż, staram się strzelać po głowach. Głowy chyba strzelanie w głowę nie zadaje trochę większe obrażenia. Ale również bardzo dobrym celem jest strzelanie w nogi, ponieważ mocno ich to spowalnia. No cóż. Skoro zombie nie może podejść do barykady, to nic się nie może zrobić. Nie tylko spowalnia, ale też się chyba cofa trochę do tyłu. No. No, UMP4, bardzo przydatna broń. Dobra, no to... O, ktoś nam zginął. Trudno, szukamy dalej broni. O, znowu ktoś zginął. Ale mamy za to shotgun. Dobra, następnej nocy będziemy musieli poszukać znowu ludzi. Bo nam ginął. Trudno. Trochę głupie jest to, że nie można zmienić broni, jeżeli nasza aktualna broń jest przeładowywana. O, tutaj gość ma shotgun. Jeżeli do tej pory byśmy nie znaleźli shotguna, to teraz byśmy znaleźli ją na pewno, bo zombie nam biło. Okej, okay, czas na shotguna. Całkiem niezłe obrażenia. Ale długo się ładuje, więc nie zamierzam go przeładowywać. Okej. Dobra, poszukamy sobie teraz z powrotem ludzi. No i trochę broni. Okej, znowu mamy 7 przetrwałych. Broni żadnej nie znaleźliśmy, bo nie szukaliśmy zbyt długo. No to idziemy dalej. No. Trzeba pochwalić twórców za generator losowych zombiaków. Tak, ma dosyć ciekawe opcje. No. Na pewno jest to niezłe urozmaicenie, że każdy zombiak nie wygląda tak samo. Czasami, jak widzieliście, idą też policjanci. Czy w przyszłości będą... No, dodatkowe typy, nie będę spoilować. Sami zobaczcie, już nie mogę. Okej, świetna robota, drużyno. No to szukamy broni. Zombiaki jakoś nie zadają nas zbyt dużo obrażeń, na razie. O, chainsaw. No i straciliśmy kolejnego człowieka, trudno. Cóż, chainsaw... Powiem tak, od tej pory jako broń poboczną zawsze będziemy mieli już piłę motorową. Dlaczego? Ponieważ jest świetna do walki w zwarciu. A czego nie trudno się domyślić. Jeżeli ktoś podejdzie, jakiś zombiak, na przykład ten... No chodźcie tu, chodźcie! Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, piłę niestety trzeba przeładowywać. Tak.
toczy się w niej amunicja, czyli powiedzmy, nie wiem, paliwo. Jestem, a przeładowuje się dosyć długo, że tak to nazwę, więc tym też trzeba uważać. No ale podstawowy magazynek, magazynki wystarczy. Okej, dobra, już się kończy. Nie będę je na razie używał. No, zębiaki nieźle nas poharatowały? Nie, coś źle to wymawiam. Okej, okej. Zobaczmy. Możemy sobie naprawić trochę barykady, znowu poszukać ludzi. Sound of shotgun. Okej, znaleźliśmy jednego, ale jeden nas zginął, więc jesteśmy saldo takie same. Cóż, obrzyn. A mniej więcej podobne obrażenia co zwykły shotgun. Może tam troszkę większe, ale ma tylko dwa strzały, co kompletnie eliminuje tą broń jakiekolwiek zastosowania praktyczne. Okej. Kolejna fala. Nie podchodzić, proszę, nie podchodzić. Przydaje się oszczędzanie shotguna na naprawdę ciężkie sytuacje. Nie shotguna, mam już piły motorowej. No cóż, dobra, jedziemy dalej. Jest to noc 9, co to pewnie widać w prawym górnym rogu. No, jest trochę trudniej. Trochę więcej ich lizie, jest to trochę szybszy, dlatego nam zadają już całkiem trochę obrażeń. No cóż, dobra. Szukamy. Powiedzmy, że tak jak poprzedniej nocy. Okej, okay. Hunting Rifle. To jest całkiem niezła broń. Następnej nocy będziemy znowu musieli poszukać ludzi. Ma całkiem niezłe obrażenia. Mam na myśli bardzo dobre obrażenia. No i jak widać, nie trzeba jej ładować. Bardzo, bardzo dobra broń. Można ładnie z headshotów zajmować. Zombie. Pyc, cypyc, puc, puc. Też bardzo przyjemna w używaniu broń. Okej. Co my tu dalej mamy? No to teraz poszukamy sobie więcej ludzi. Tylko dwie godziny na bronie. Okej. Okay. O, znaleźliśmy dwóch ludzi. Spoko. I jedziemy dalej. Pyc. Tak, przyjemny rytm obijania zombiaków. A, kołek w piersi. Ciekawe, kto był taki sprytny, żeby próbować zabić zombie kołkiem w serce. Zombie to nie wampiry, ktokolwiek próbował to zrobić. O nie. Przecież może laikom fantazji może się wydawać to podobne, ale to nie to samo. To zupełnie inny rodzaj nieumarłych. Okej, okay, no to szukamy broni. Uzi. I straciliśmy jednego człowieka, dobra. Generalnie Hunting Rifle bardziej mi się podoba niż Uzi. Ale żeby pokazać wszystkie bronie w grze, to użyję również tego. Jak widać, znacznie mniejsze obrażenia, duży rozrzut kul. Więc nie polecam. O, już musimy się bronić. Przy pomocy ręcznych rozwiązań, to tak to nazwę. Okej, po tej nocy trzeba będzie sporo naprawić.
Ta-ta-ta-ta-ta. Okej, dobra. To naprawimy sobie z 1 godzinę, a potem znowu może tak ze 3 godziny, żeby szukać przetrwałych i szukamy broni dalej. Znowu saldo. Saldo na zerze? Dobra, biorę z powrotem Hunting Rifle. To jest znacznie lepsza broń. No i cóż. Ładna czapka. Wziąłbym sobie, ale nie. Pum, pum, pum. Okej. Okay. Nowe typy zombie, swaty. Mają kamizelkę kuloodporną, więc strzelanie w korpus się na nic nie zda. Pum, pum. Moja piękna barykada. Pum, pum. I pum. I koniec nocy. Look for weapons. Znowu gdzieś tak z 8 godzin i ze 4 godziny ludzi. M4A1. Całkiem nieźle. Znowu saldo zerowe. Cóż, M4A1. Karabin maszynowy, co tu dużo mówić. Całkiem niezłe obrażenia. Rozrzut kul mniejszy niż w przypadku Uzi. Ale i tak Hunting Rifle bardziej mi się podoba. Okej. Okay. Swatom najłatwiej celować w nogi. Są znacznie lepiej odsłonięte niż głowa. Tak tylko mówię. I znowu mi niszczą moje piękne barykady. Panowie, panowie, co to ma być? W sumie nie wiem, co się stanie, kiedy barykada się padnie, czy od razu przegrywamy. Ta gra jest tak prosta, że właściwie nigdy mi się to nie zdarzyło. Jedyne, co może nam się nie udać w tej grze, to może nam się nie udać dojść do najlepszej broni. Ale o tym już pewnie niedługo. Okej, nie znaleźliśmy nikogo, nikt nam nie zginął, naprawiliśmy trochę barykady. No i cóż, to był M4, odkładam go, biorę z powrotem mój Hunting Rifle. Czyli, no... wiadomo co, nie muszę tego tłumaczyć. Bum i bum. OP. Nie wiem, kto pomyślał w tej grze, żeby dawać taką dobrą broń tak wcześnie. Zwykły ktoś chciał, to po zdobyciu Hunting Rifle można się jakby w sumie nawet nic nie szukać. Wtedy byśmy nie tracili ludzi. Moglibyśmy spokojnie siedzieć na tyłku, ale w ten sposób nie dotarlibyśmy do najlepszej broni w grze. O nie, siedząc na tyłku nie jest sposobem na dotarcie do najlepszej broni w grze. Okej, zobaczycie już niedługo. Noc jest już 15. O ile się nie mylę, wszystkich nocy jest 20. Co się potem dzieje? A również zobaczycie już niedługo. Okej. No to... o, zaraz znajdziemy nową broń. Więc narodowo 8 godzin na to, 4 na to. AK-47. Saldo ludzi. Takie same, okej. No i to niby byłyby już wszystkie bronie w grze. Niby. Ponieważ AK-47 nie jest najlepszą bronią w grze. Jak widać. Zdecydowanie to widać, że to nie jest najlepsza broń w grze. Ojej. Strasznie spada nam tej nocy barykada. Mam nadzieję, że się to da przeżyć. Cóż. Nie wiem, jak można by porównywać AK-47 do M4. W sumie to takie same bronie. Czy AK ma większy magazynek? Nie. Więc w sumie nie wiem, na czym polega różnica z tymi bronią. Poza tym, że to jest AK-4 pieprzony 47, więc nazwa zobowiązuje.
Ojej, ojej. Sytuacja nie wygląda najlepiej, ale już się chyba robi jasno, więc chyba to przeżyjemy. No, już siądź, osiądź. Aha. Ojej, się szybko załadowała. Tak. Więc myliłem się, jednak piła łańcuchowa szybko się ładuje. A, co czyni ją jeszcze bardziej zabójczą. Okej, naprawimy sobie 3 godziny. Look for weapons. Jak zwykle 8 godzin za 4. O, pewnie ludzi nam teraz trochę naginie. Nie znaleźliśmy broni, naprawiliśmy barykady. Saldo zerowe. Dobra, z powrotem biorę moją... Moją co? Zgubiłem słowo. Karabin myśliwski? Tak, o tak. Tego mi brakowało, karabin myśliwski. I idziemy dalej próbować na zombie. Jest to noc 17. Nie, oho, przychodzą wojskowi. Ten wojskowy miał ze sobą M4, jak widzieliście. Więc gdybyście do tej pory nie zrobili M4, to ten zombie by wam ją wydropił. No już, wan. Nie lubię, jak tam siedzicie. Dekoncentrujecie mnie. Tam kolega z tyłu próbuje grać w sudoku, wy mu przeszkadzacie. Inni wolą spać, a inni chlać po parkach, a my wolimy grać po nocach w sudoku. Zwłaszcza w takie noce, kiedy ludzie pchną do nas... No. Jak to było określenie? Pchać gdzieś drzwiami i oknami? Nie mamy za bardzo drzwi i okien. Cóż, w sumie mamy, ale to nie odchodzi. Okej. Okay. Zmę 10 godzin, 2 godziny na ludzi. I jest! Oto, proszę Państwa, baret. Baret ląduje nam tutaj. Czym jest baret? Baret jest najlepszą bronią w grze, po pierwsze. Po drugie, to jest pieprzona snajperka. Zobaczcie na tą lufę. I zobacz. Słuchajcie tylko tego. Nie potrzebujecie już dalszych odpowiedzi na to, co jest najlepszą bronią w grze. W przeciwieństwie do karabinu myśliwskiego potrzebuje ładowania. A to dosyć szybkie jest ładowanie. Trzeba się trochę odsunąć. No i zobaczcie na to obrażenie. Nie. I cia. Ach, ten odrzut. Coś pięknego. To jest cholerna armata. Naszych... Cholerna dwuręczna armata. O tak. To mi się podoba. To jest noc 18, mamy już najlepszą broń w grze. No cóż, pójdziemy jeszcze poszukać... przed ludzi przez 8 godzin, naprawimy barykadę. W sumie nie. Okej. No i się wymaksowaliśmy, że tak to ujmę. Mamy wszystkie bronie, wszystkich ludzi. I gra jak do tej pory nie sprawia najmniejszych problemów z niczym, więc cóż. Jak już wspomniałem, to dosyć prosta gra. Wyszła dwójka. Dwójka jest znacznie trudniejsza, wierzcie mi. Może też ją nagram. Trudniejsza i dłuższa, z pewnością. Jeżeli nie chcecie czekać, to cóż, sami możecie też mnie spróbować. Grać w dwójkę, polecam. Również świetna gra. Potem również wyszła z serii gra RPG, która już nie była taka fajna, bo no cóż, trudna była. Nie była ani trudna, ani ciekawa i tak mi w sumie nie wiadomo co. Się zapowiadało coś ciekawego przez dosyć spory okres czasu to robili. Mniej więcej śledziłem to. Mniej więcej. Co się tam działo w studium z tego. No ale cóż, kiedy w końcu wyszło, to okazało się, że nie jest nic tak podobnego. Okej, to by była noc 19. No cóż, możemy naprawić sobie te 4%. Wszystkie bronie, wszystkich przetrwałych, więc... No cóż, i to jest noc 20? Tak, noc 20.
ostatnia noc, to przeżyjemy i... No i cóż, zobaczycie sobie. I ciach, i ciach. Piękne dźwięki. Z taką bronią nie potrzebujemy tego arba, to nie żadnej albumki. Aha, widzieliście, to triple kill. No dawać, dawać zombie, ja się was nie boję. Ta gra ma nieskończoną ilość amunicji, a nieskończoną ilość amunicji plus baret oznacza kiepski dzień dla setek zombie. No, może też być zombie psy, ale tych już jakoś nie widać. I ciach. O, już się robi. Bronimy się przez ostatnie chwile gry. W sumie z taką bronią nic poważnego się już nie może wydarzyć. Ciach. Wow. Raże żołnierzy. No, cóż. To koniec. Nadlatują helikoptery. Żołnierze. I uciekamy gdzieś zapewne. W jakieś szczęśliwe miejsce, gdzie nie będzie zombie, zarazy. Well done, survived 20 days and nights. Where to from here? Who knows? It's a new day. Okej. To było The Last Stand. Zrobione przez ConArtist. Może kredyty puszczę. Jak na zakończenie. ConArtist Productions. Fajna gra. Jeżeli ktoś ma 26 minut, chce się zrelaksować szybko, może sobie postrzelać zombie, bardzo zachęcam. No cóż, jest jeszcze druga część, tak już wspomniałem. Pewnie też ją pokażę niedługo. I cóż, to chyba by było wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego razu. Na razie.